Kiedy Judasz przybył do ogrójca, Jezus powitał go słowami: czego chcesz? Po coś tu przyszedł? To jest pytanie, które powinniśmy sobie stawiać na mszy świętej. Po coś tu przyszedł? Bo niedziela i trzeba, bo koleżanka mnie wyciągnęła, bo może będzie dobre kazanie, bo tak wypada. Od tego zależy powodzenie, między innymi od naszej motywacji. A dobra motywacja jest tylko jedna. Przychodzę tu, by umierać z Chrystusem, by moje cwaniactwo, kłamstwo, kombinowanie, oszukiwanie umierało. By ten stary człowiek, który chce tak zmieniać, żeby nic nie zmienić, tak powiedzieć, żeby nic nie powiedzieć, tak się otworzyć, żeby się w ogóle nie otworzyć, żeby ten cwaniak umarł. A narodził się nowy człowiek. I my się tego boimy. I mszy świętej, jeśli się dobrze przeżywa, troszkę trzeba się bać, bo tu jest nie tylko nowe życie, ale śmierć dla starego. Błogosławieni, odważni i mężni, którzy decydują się na ten krok, by podążać z Chrystusem, umierać z Nim i zmartwychwstawać. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak przemówił do ludu: Pan Bóg wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Chorebie w dniu zgromadzenia. Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, aby mnie umarł. I odrzekł mi Pan: dobrze powiedzieli, wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa. Będzie im mówił wszystko, co rozkaże. Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać słów moich wypowiedzianych w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć. Oto słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie. I doznaje rozterki, podobnie i kobieta. Niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę. Po to, byście zgodnie i z upodobaniem trwali przy Panu. Oto słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. Jak wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, poszczególne zdania z tego fragmentu Ewangelii dość często to przywołuję. Nie ukrywam, takie bardzo bliskie mojemu sercu. Zdumiewali się Jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, nie jak uczeni w piśmie. Pytali, co to jest nowa jakaś nauka z mocą. Słuchamy tego z radością,
Naprawdę, jak się wsłuchać w te słowa Biblii, to i dreszcz przejdzie po plecach, jakim ten Chrystus był mocarzem, jaki to był nieprawdopodobny wojownik, wódz, mesjasz i mężczyzna. Często teraz jako jego uczniowie my tej władzy nie czujemy. W Indiach katolików zabijają, w Europie kościoły przerabiają na restauracje, rodziny się sypią i statystyki idą w dół. W ostatnim tygodniu podano statystyki powołań kandydatów do zakonów, są więc oczywiście niższe, to że siostry zakonne już też mają coraz mniejszy zasób, że tak powiem, materiału ludzkiego. W ostatnich kilku latach o 1500 sióstr zmalała liczba zakonnic w Polsce. No i to, co Państwo czujecie, media raczej wyśmiewają chrześcijaństwo. Wśród znajomych Waszych, może to nie wszystkich odczucie, ale coraz więcej takich, którzy też do Kościoła mają pretensje. Słabniemy. Jezus był taki mocny, jednym gestem wyrzucał demony, a my nieraz tak uszy po sobie kulimy. Tu jak jesteśmy w kościele, jak się spotykamy na spotkaniach modlitewnych, to przepraszam, my jesteśmy mocni w gębie, tu sobie pożartujemy z ateistów i z tych zdemoralizowanych różnych ludzi, ale jak my staniemy z nimi oko w oko, szczególnie jak ich jest więcej, to już niekoniecznie tacy jesteśmy mocni. Przyznaję to jako osoba duchowna. No, pozostaje jedna pociecha, nie taka głupia pociecha, że jak Gedeon szedł na wojnę z Amalekitami, to zebrał 30 tysięcy żołnierzy, a Pan Bóg powiedział za dużo i mu zredukował do 300. Nieprawdopodobna redukcja. O 29 700 żołnierzy mu odjął i powiedział, wystarczy ci 300, żeby wygrać. Może jest nas za dużo, może to wszystko jest za wielkie, może ta instytucja za bardzo błyskotliwa, może Pan Bóg szykuje nas na jakąś zwycięską bitwę o chrześcijaństwo, ale na razie musimy zrobić to, co zrobił Jezus przed decydującą bitwą na Golgocie. Jezus stracił wszystko, wszystkich i został rozebrany do naga i poszedł na bitwę. On już z szatanem toczył wcześniej, miał starcia zwycięskie, ale kiedy chciał pokonać szatana do końca. Kochani, to jest tak, przepraszam, jak się nieraz bije tam ktoś z kimś i mówi, no uderz mnie, no co, to już wszystko, co potrafisz? No to uderz jeszcze raz, no uderz mocniej. To już wszystko, to są wszystkie twoje możliwości. Niedawno Forrest Gumpa telewizja powtarzała, jak ten jego przyjaciel bez nóg, żołnierz, siedział na gnieździe, tam to się chyba tak nazywa, na jachcie, na samym szczycie masztu, pioruny waliło, on mówił, co Panie Boże, to jest wszystko, co potrafisz, to jest cała Twoja potęga, no uderz piorunem porządnie, no walnij. I kłócił się, bił z Panem Bogiem. Otóż Jezus, chcąc pokonać piekło, musiał przyjąć od szatana pełną jego, że tak powiem, manifestację potęgi. No diable, uderz ze mną najbardziej jak potrafisz. Pokaż całą swoją siłę. I szatan uderzył na niego całą potęgą piekielną. I kiedy uderzył, przegrał. I niektórzy myśliciele mówią, że szatan został wpuszczony w pułapkę przez Pana Jezusa, który go wyciągnął. Tak jak nieraz, przepraszam, jak widzieliśmy to tam w trylogii, wojska polskie, Czarniecki uciekają przed Szwedami, uciekają, a to jest pułapka. Nagle Szwedzi wpadają na jakieś tam ustawione pokryjomu oddziały. Otóż, żeby wygrać, trzeba osłabnąć. Pokazuje nam to właśnie wielokrotnie w Starym Testamencie Pan Bóg, historia Gedeona czy Jezusa. Pamiętajcie, kochani, o co tutaj chodzi. Najlepszy żołnierz na polu bitwy to jest nie ten, który ma najbardziej szybkostrzelny karabin, jest wyszkolony i ma jakąś super technikę za sobą, tylko wszyscy taktycy od wojny mówią wyraźnie, ci, którzy się znają na polu bitwy. Najgroźniejszy żołnierz to jest ten, który przestał bać się śmierci. On może mieć starą flintę, ale on będzie niebezpieczny. Dopóki coś chcesz ocalić, dopóki masz coś do ocalenia, dopóki się boisz, bo dopóki mamy coś do ocalenia, to się o to boimy, łatwo cię zastraszyć i łatwo cię pokonać. Jeszcze raz przypomnę, co powiedział główny bohater filmu Gladiator do swoich żołnierzy przed bitwą. Idziecie walczyć za swoich synów, córki, za swoją ojczyznę, za swoje rodziny. Bądźcie dzielni, odważni. A gdyby w czasie bitwy okazało się, że nagle znaleźliście się w zielonym ogrodzie, nie martwcie się, to drobiazg. To tylko znak, że umarliście. Ale to nie jest problem. To drobiazg. Silny człowiek to jest nagi człowiek. To jest nagi człowiek. Adam był piękny i silny i chodził z Ewą nagi po raju, bo byli w jednym zjednoczeniu z Bogiem. Kiedy Adam staje się słaby, jest napisane w Piśmie Świętym wyraźnie w Księdze Rodzaju. Adam mówi do Pana Boga, przestraszyłem się Ciebie. I co robi Adam? Zaczyna się ubierać.
Jak się boimy, to się ubieramy. Mówiłem wam kiedyś o tej pani, która wydawała takie świadectwo ciekawe, że była kobietą bardzo bojącą się towarzystwa i była zaproszona na jakieś przyjęcie. Więc w domu na godzinę przed przyjęciem się malowała. Jak wsiadła do samochodu, to na wszelki wypadek się jeszcze raz umalowała, a jadąc już windą w tym bloku, gdzie była zaproszona, to jeszcze w windzie się poprawiła makijaż. Jak się boimy, to się malujemy. Człowiek nagi jest tym odważnym i mężnym i być może Chrystus nieraz musi nas rozebrać, proszę Państwa. My myślimy, że kryzys prowadzi mnie do jakiejś porażki duchowej. Otóż kryzys, kiedy jestem rozbierany przez Pana Boga z moich ludzkich umiejętności osiągnięć, prowadzi często do zwycięstwa. Dzisiaj mamy tę scenę, kiedy Jezus stacza bitwę z demonem, który jest w człowieku opętanym. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, co mówi Pismo Święte. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Był właśnie w synagodze, w miejscu świętym. Tam, gdzie czytano Biblię, tam, gdzie zwoje Biblii były przechowywane, tam, gdzie śpiewano psalmy, tam, gdzie się modlono. Demon wszedł w religijność. Demon wszedł w religijność. Pamiętacie, gdzie demon zaatakował Judasza? Na ostatniej wieczerzy, na mszy świętej demon był. Tam w wieczerniku, wszedł w niego wtedy, w jego serce. Kochani, naprawdę sama religijność, jest to dla was oczywiste i dla nas wszystkich, nie działa na zasadzie magii, że jak mam różaniec, należę do wspólnoty, jestem pobożny, to już mnie demon nie załatwi, to jest niemożliwe. Jest możliwe. On może wejść, tak jak wszedł do synagogi w człowieku opętanym, może wejść w religijność i przepraszam, nieraz religijnością się posługuje. Kiedyś mi jedna dziewczyna, która miała ogromny konflikt z matką i chyba o ile znałem sytuację, to ta dziewczyna miała rację. Powiedziała, proszę księdza, to jest nieprawdopodobnie niebezpieczne, jak ktoś uwierzy, że przemawia w imię Boga. Moja matka uwierzyła, że przemawia w imię Boga i rozbijała całą rodzinę totalnie i skutecznie. Słowami Biblii, cytując, rozwalała rodzinę. Więc jest to niebezpieczeństwo. Szatan się kiedy, demon się kiedy demaskuje w tej sytuacji w synagodze, kiedy pojawia się tam Jezus. Kiedy w religijności pojawi się Jezus, kochani, tak was przestrzegam i sobie zawsze to powtarzam. Uważaj na religijność bez Jezusa. Religijność z księdzem, z wyjazdem, z kursem Filipa, z neokatechumenatem, z odnową w Duchu Świętym. Religijność z moralnością, tylko bez Jezusa. Są takie religijności, ja wam to, kochani, powtarzam. Z niepokojem słucham ludzi o dużym stopniu związania z Kościołem, którzy przychodzą do mnie mówić o problemach, mówią o godzinie i ani razu nic nie powiedzą o Bogu. Mówią o masturbacji, o mężu, o studiach, o żonie, o depresji, o załamaniu. Natomiast Jezus nie istnieje. I kiedy pytam, słuchaj, a Jezus? Nie, oczywiście, nie, no to ja Jezusa, to ja wiem, tak? Tylko dlaczego o tym nie mówisz? Jakby przyszedł mi facet powiedzieć o problemach rodzinnych i przez godzinę ani razu słowo żona nie wymówił. To jest dziwne. Bo ten Jezus jest niekiedy sztandarem, który sobie tylko powiewa. I kiedy się Jezus pojawia, to ten demon, który sobie tam w tej synagodze był, nie może wytrzymać. O, wtedy się demaskuje i zaczyna krzyczeć, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku, przyszedłeś nas zgubić, wiem, kto jesteś, Święty Boży. Wydawać by się mogło taka sytuacja dziwna. Pismo Święte nam nic nie mówi, o czym Jezus mówił, tylko że wszedł do synagogi i nauczał. Ale sama nauka Jezusa jest wystarczająca. Może mówił coś o złych duchach. Może przed nimi przestrzegał. Ale sama nauka jest taka, że już demon nie może wytrzymać i się sam niepytany odzywa. Już się wścieka. Chrystus jest dla niego zawsze źródłem jakiegoś rozdrażnienia i poczucia niebezpieczeństwa. Ja się, proszę Państwa, tutaj widzę jakieś takie skojarzenie. Nie wiem, czy je podzielicie. Tego obłędu antyklerykalnego, który jest w sercach wielu ludzi. Państwo wiecie, że na tych portalach internetowych, czy się zacznie rozmowa o Stoczni Szczecińskiej, czy o meczu Polski z Danią, czy się zacznie o wypadku dziewczynki w górach, to w trzeciej, czwartej wypowiedzi ktoś pisze, no, w kraju katolickim, gdzie wszyscy chodzą na katechezę, takie rzeczy. Czy jak Państwo jesteście w towarzystwie? Bo jak ja jestem ksiądz, to ja wiem, że swoją osobą prowokuję tematy kościelne, ale mi ludzie mówią tak, gadamy o piłce nożnej, jakiś wujek nagle wyskakuje, że u niego w parafii to jeden ksiądz to tam molestował chłopaka właśnie pod pretekstem założenia klubu sportowego. Tak, nie w 5, nie w 10 się ten demon odezwie, jakiś wywołany do tablicy, jakiś taki zalękniony i przestraszony, że Chrystus może mu zagrozić. Notabene ma rację, bo mu Chrystus może zagrozić i zagraża. I co mówił?
Wiem, kim jesteś, święty Boże. Wiem, kim jesteś. To słowo wiem, kochani. Pamiętacie, od czego zaczął rozmowę? Zaraz sobie przypomnę, uczony w piśmie Nikodem. Wiemy, że od Boga pochodzisz. Kochani, przypomnijcie sobie różnego rodzaju rozmowy. Czy nie zaczynamy ich od słów wiem? To jest niebezpieczne słowo. To jest bardzo niebezpieczne słowo. Demon zaczyna, wiem, kim jesteś, święty Boży. Otóż teologowie tutaj prowadzą pewną dyskusję i zdania są podzielone, ale raczej demon nie wiedział naprawdę, kim jest Jezus. On wiedział, że Jezus jest człowiekiem, no to wszyscy wiedzieli, bardzo mocno napełniony Bogiem i posłanym przez Boga, że to jest człowiek Boga, ale że to jest istotowo Syn Boży, że On jest równy Ojcu, to tego chyba demon nie wiedział. Natomiast on udaje, mówi, że wiem. Przypomnijcie sobie spory, kłótnie z mamą. Mama coś mówi, a to mówisz, wiem. Matka też mówi, ja wiem. Mama, ty nie wiesz, co ja przeżywam. Wiem, córeczko, co ty przeżywasz, ja wiem. Proszę Pana, może by Pan się zaczął więcej modlić. Wiem, proszę księdza, wiem, to ksiądz mi nie musi mówić, to ja wiem. Otóż to jest bardzo niebezpieczne słowo. I Chrystus mówi krótko, milcz. To jest bardzo ciekawe. Jezus nie pozwala rozwinąć demonowi jego wypowiedzi, jego myśli. Dlatego, że wypowiedzi demona mogą być pozornie niegroźne, a są zawsze psujące i takie deprymujące. Ja to wam kiedyś mówiłem, ja z biegiem lat posługi duszpasterskiej odkryłem, jak niebezpieczne są nieraz rozmowy nasze religijne między wami, między katolikami. Czy ludzie przychodzą do mnie do księdza pogadać? Kochani, ja to dopiero nie mogłem tego wychwycić wcześniej. Ktoś siada naprzeciwko mnie i mówi tak, ja oczywiście teraz wymyślam. Proszę księdza, jestem strasznie wielkim grzesznikiem. Wszystko w życiu schrzaniłem, zniszczyłem. Żona już mnie nie kocha, dzieci. Jestem beznadziejny, zmarnowałem życie, nie ma dla mnie ratunku. I proszę zwrócić uwagę, gościu siedzi naprzeciwko księdza i wygłasza mowę demona. Jestem zerem, nic ze mnie nie będzie, nie ma dla mnie ratunku, nikt mnie nie uratuje, nie ma szans, jestem beznadziejny. I co ja powinienem powiedzieć? Proszę Państwa, ja powinienem powiedzieć wtedy w 30 sekundzie. Milcz! Milcz! I ty też to powinieneś, kiedy twoja koleżanka mówi, jestem beznadzieja, nic ze mnie nie będzie. Ty jej słuchasz, a ona się wpędza w ciemność przy tobie. Milcz! Poczytamy Biblię. Odmówmy zdrowaś Mario albo pod twoją obronę. Pobłogosławię cię i idź do domu. Kochani, niektórzy mówią, że Kościół powinien dialogować ze światem. I tak i nie. Mówiłem wam kiedyś, że nie ma długich dialogów Pana Jezusa. Pan Jezus miał coś do zakomunikowania. Tak jak wy, kochani, na pewno jest konieczność i cała pedagogia mówi, że rodzice powinni rozmawiać z dzieckiem, dialogować z dzieckiem. Ale proszę Państwa, no to wiecie, jakie to są dialogi, no, jakie dialogi są z dwulatkiem. No. On oczywiście manifestuje, że mu chce się jeść, siku, zabawkę, chce telewizor włączyć. Natomiast dzieciak nie powie, mamo, czy nie za bardzo asertywnie mnie wychowujesz troszeczkę? Syneczku, myślę nad zmianą koncepcji troszeczkę. Mamo, mówi dwulatek, niepokoją mnie twoje relacje z tatą. Czy za bardzo nie jesteś uległa w pewnych sytuacjach? Syneczku, zrób kubkę, masz tutaj klejk i budyń i idź spać. Otóż różnica między niemowlakiem a matką jest tysiąckroć, milionkroć mniejsza niż między nami a Bogiem. O czym my mamy z Panem Bogiem dialogować? O czym my mamy z Panem Bogiem dialogować, kiedy wszyscy jesteśmy poddani ciemnościom grzechu pierworodnego? My go tylko mamy słuchać. I kiedy ktoś się za dużo mądrzy, naprawdę, może ktoś wpadać w rozmowie takiej pobożnej, religijnej, nawet z księdzem, czy z siostrą zakonną, czy między wami, w depresję się wpędzać. Właśnie mówiąc, jestem zerem, jestem niczym, jestem grzeszny, ja z tego nie wyjdę. Albo może się mądrzyć. Proszę księdza, mi się wydaje, że Bóg to, mi się wydaje, że Pan Bóg to powinien trochę inaczej. A dlaczego Pan? Mam pretensje pewne do Pana Boga. Milcz! Pompujesz w tej chwili swoją pychę. Milcz! Czynisz szkodę i sobie, i jakąś mi. Milcz! Poczytajmy Biblię i rozejdźmy się do dołu, do domu. To, co Państwu mówiłem przed tygodniem, my się u lekarza nie mądrzymy. Panie doktorze, zaproponowałbym inną linię leczenia mojej choroby. Linię to sobie Pan zaproponuj. U siebie w domu, linię lotniczą, jak Pan będzie wybierał, jadąc na wakacje. My jesteśmy, kochani, patrzymy więc na Chrystusa, to jest takie piękne, to są milcz. Koniec. Nie będziesz tutaj w mojej obecności promował piekła, mówiąc, wiem, kim jesteś. To jest właśnie takie, ilu z nas się wydaje, że ja wiem, kim jest Jezus Chrystus. Kochani, daj Boże, żebyśmy wszyscy o to się modlili, stanęli kiedyś w progach nieba, ale będziemy mieli niespodzianki.
Jakie niespodzianki. Będziemy się tak za głowę trzymać pierwsze 2700 lat. Jezu, to Maryja, Matko, to aniołowie, kurczę, to niebo, to zbawienie, ależ to jest. Tak będziemy się za głowę trzymać. Pamiętajcie, co jest w Apokalipsie napisane. Jak została objawiona tajemnica nieba, na pół godziny zapadła cisza. Że wszyscy zbawieni zrobili pół godziny milczenia. To jest symbol tego, jakie to jest inne. Patrzymy na Jezusa, który jest mocarzem, Zbawicielem, który siły piekła pokonuje. Patrzymy i to, co tu sobie często u świętej Anny mówimy, patrzymy na Niego jako na mężczyznę. Z tęsknotą, my panowie, że chcielibyśmy być tacy, wy panie, że chciałybyście, żebyśmy my byli tacy. Z tęsknotą na tą Jego męskość. Pamiętajcie, Pan Bóg wymyślił to tak, że wszystko, co delikatne, z natury dostaje ochronę. Mózg jest delikatny, bardzo delikatna jest struktura i tkanka mózgu i dlatego dostaliśmy czaszkę. Gdyby nie czaszka, każdy z nas po pierwszym uderzeniu o kant stołu dochodziłby do wniosku, że jest Napoleonem. Na szczęście jest czaszka. Dostaliśmy serce i płuca. Ja nie jestem medykiem, ale płuca też podobno są bardzo delikatną strukturą i mamy tutaj kości takie, że hej. I to całą siatkę tych kości, żeby nic się nie stało. Wy, drogie Panie, jesteście delikatną, subtelną strukturą, zdolną do przyjęcia życia, do przeniknięcia tajemnic człowieka, takich, jakich my mężczyźni nie przenikniemy. Macie swoją nieprawdopodobną intuicję, ale i zdolność do zdobywania wiedzy i potrzebujecie czaszki, klatki piersiowej, żeby was ocaliło. I tym mamy być my, mężczyźni, wasi mężowie, ojcowie, my księża. Dzisiaj w drugim czytaniu pociągnę ten wątek damski. Nieraz mi panie mówią, ksiądz na ambonie, więcej tych facetom poświęca czasu. Jakoś więcej mam z nimi do czynienia w kapłaństwie i sam w domu z jednym facetem mieszkam sam ze sobą i muszę roznosić. Ale dzisiaj drugie czytanie mówi o kobiecie i może sugerować wyższość celibatu nad małżeństwem, kiedy święty Paweł pisze: kobieta niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem, ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. Oczywiście pamiętamy o zasadzie egzegezy biblijnej, że z jednego fragmentu Biblii nie wyciągamy wniosków ostatecznych, tylko zestawiamy to z innymi fragmentami. W wielu fragmentach Biblii jest napisane, że to Pan Bóg stworzył małżeństwo, Pan Bóg je bardzo doceniał, wywyższał, sam Chrystus poszedł na ślub. Gdyby małżeństwo było czymś złym i oddalało od Boga, na pewno by to w Piśmie Świętym było wielokrotnie pokazane. Kochani, w czym celibat, życie konsekrowane jest, o ile tak można powiedzieć, lepsze? Na pewno nie w poziomie miłości. Najważniejszym kryterium wartości człowieka jest miłość. A miłości trzeba dużo w małżeństwie, tak jak i w życiu zakonnym i kapłańskim. I niejedna matka bardziej kocha i bardziej się spala niż niejeden ksiądz i niejedna siostra zakonna. I niejeden ojciec w rodzinie to czyni bardzo. Więc dlaczego święty Paweł reklamuje życie celibatariuszy czy osób konsekrowanych? Bo jeśli chodzi o znak, nie o wartość, o znak, ja bym powiedział o opakowanie, to nasze życie jest lepsze, dlatego że lepiej pokazuje niebo. W niebie nie będzie małżeństw, w niebie nie będzie mężów i żon. W niebie będziemy przed Panem Bogiem, tak jak na ziemi siostry zakonne i my księża. Nie mamy mężów, żon, nie podlegamy tej strukturze rodzinnej, tylko bezpośrednio Stwórcy. I w tym znaczeniu, że siostry zakonne, które ślubują ubóstwo, wyrzekają się dóbr tego świata, czyli stają się jakimś znakiem nieba. Tylko w tym znaczeniu znaku i jakiejś zapowiedzi, natomiast nie wartościujemy człowieka. Nie ma absolutnie takiej reguły, że każda siostra czy każdy ksiądz jest lepszy od człowieka świeckiego. Tutaj też w niebie będziemy zaskoczeni bardzo, jak Pan Bóg nas poustawia we właściwej hierarchii i pierwszeństwie wchodzenia do nieba. Także ta bezpośrednia zależność od Boga, ta bezrzędność, to oddalenie się pewne, daj Boże, od rzeczy materialnych, to wszystko jest znakiem, który święty Paweł przedstawia Kościołowi. Natomiast w małżeństwie jest niebezpieczeństwo, to nie dotyczy każdego małżeństwa, że kobieta sobie zrobi z męża Pana Boga. Oczywiście i siostra zakonna może się zakochać w mężczyźnie, i ksiądz może się zakochać w kobiecie i też z niej zrobić Boga. Życie konsekrowane ani celibat nie gwarantuje tutaj czystości. Natomiast niebezpieczeństwo małżeństwa jest, że kobieta sobie zrobi z męża Boga. I tu są dwie skrajności niebezpieczeństwa dla kobiet. Albo wojna z facetami i wojna z mężem i pogarda dla facetów. Wiele kobiet w to wpadło. Albo uzależnienie. Mniej, ale też są takie, z którymi faceci robią co chcą. I jak chcą.
I bardzo często z jednej skrajności się przeskakuje w drugą, jeszcze do tego dojdę, że pierw jestem uzależniona, pozwalam facetowi na wszystko, potem się orientuję, że on się mną bawił i mówię tym, kurczę, tumanom głupim, tym tubylcom, tym dzikusom w życiu. I to jest potem życie się zamienia w jedno wielkie narzekanie na męża i na wszystkich facetów. Jedna i druga skrajność jest fatalna, ponieważ, drogie panie, jest wiele kobiet zewnętrznie samodzielnych. Same żyją, same pracują, same mieszkają. Na zewnątrz sobie dają radę bezbłędnie, ale są takie w naszym życiu rowy i przepaście i doliny, których wy bez faceta nie pokonacie. A my także was potrzebujemy. I każdy mężczyzna, który uważa kobiety, przepraszam, za idiotki, nie poradzi sobie w życiu. My siebie po prostu nawzajem potrzebujemy. I dlatego powtórzę, może któraś z pań to odczuwa, że pierw naiwnie ufała chłopcom, mężczyznom, a potem stała się wojującą feministką, że nienawidzę płci męskiej. Jak się przed tym zabezpieczyć? Jak się zabezpieczyć przed tym, żeby ani nie stać się sługą na posyłki, służącą na posyłki, ani na to, żeby się zabezpieczyć przed prowadzeniem wojny? Kochani, mówiłem przed tygodniem, jak ważne jest dla nas to, że Pan Bóg na nas patrzy. I to jest szczególnie ważne dla kobiet. Wy, kobiety, od dzieciństwa chcecie, żeby na was patrzeć. I tę rolę bezdyskusyjnie ma spełnić ojciec. My, chłopcy, też biegniemy do ojców. Tato, tato, zobacz, co zbudowałem. Zobacz, co zrobiłem. Zobacz moje panowanie nad rzeczami i nad światem. Wy, dziewczynki, oczywiście też idziecie do taty z ładnie namalowanym kwiatkiem, rysunkiem czy z pracą waszych rąk, ale wy jesteście zainteresowane czymś innym. Popatrz na mnie, tato, popatrz na mnie. My też tatusiom pokazujemy swoje mięśnie. Tato, zobacz, jaki już mam biceps, ale to bardziej chodzi, nie tam zachwycaj się mną, zachwycaj się moją siłą i dziełami rąk moich. Wy natomiast, drogie dziewczęta i drogie panie, chcecie, żeby na was patrzono. Na kobietę ktoś musi patrzeć. Jesteście od tego uzależnione do końca życia. Tak jak my jesteśmy uzależnieni też od patrzenia, na nas też Pan Bóg musi patrzeć. I teraz, gdzie jest odpowiedź na pytanie, jeśli jest to te zranienia, ile zranień polega na tym, że ojciec nie patrzył na kobietę, na córkę. Daj mi spokój. Albo jak ona coś do niego mówiła, to on się gapił w gazetę. Albo gapił się w telewizor. Zostaw teraz to, co ja wam często mówiłem, jak my panowie odtrąceni w swojej sile. Tato, zobacz, jak jestem silny. Spadaj, mały. Idź stąd, grubasie jeden, bo mi tu przeszkadzasz. To jest rana. Natomiast tata, który... Biedna jest kobieta, na którą tata nie patrzył. Którą się nie zachwycał. Ona poleci wtedy w dorosłym świecie w facetów, zrobi wszystko, żeby tylko usłyszeć, że jesteś piękna, jesteś genialna, jesteś fantastyczna, jesteś niepasamowita. Po raz pierwszy w życiu złapie oddech, tylko że się po roku, dwóch, trzech przekona, że to była lipa. No i wtedy zemsta na facetach będzie straszna. Niech się tylko któryś pokaże w zasięgu ręki, ręcznika, ścierki, co tam kobieta ma w ręku. Ja ten mechanizm oczywiście troszeczkę upraszczam i wiem, że tu można by w przypadku każdej kobiety tam dyskutować, ale proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, jeszcze raz nawiążę do zeszłotygodniowej homilii. Jest coś niesamowicie ważnego w tym, kto na nas patrzy, jak na nas patrzy. My tym żyjemy, my tym oddychamy. Kiedy Bóg stwarzał świat, po każdym dniu jest napisane, widział, że było dobre. Patrzył na kwiaty, na widział, dobre to jest, dobre. Proszę zwrócić uwagę, jak Jezus to, ile razy jest napisane, Jezus wejrzał. Pamiętacie, ta kobieta odwrócił się, kto się mnie dotknął, spojrzał na kobietę. Piotra wręcz uratował swoim spojrzeniem. Na dziedzińcu Ogrójca Jezus odwrócił się i spojrzał na Piotra. I Piotr się rozpłakał od spojrzenia Jezusa. Kochani, wiecie, dlaczego tak jest nam źle? Bo na nas nikt nie patrzy. Znaczy, nieraz ktoś gałkami, oczami ocznymi kieruje wzrok w moją stronę, ale on nie widzi mnie. On widzi swoje rozwiązanie problemów. On widzi swoje rozwiązanie problemów. Nikt się na mnie nie patrzy. A to patrzenie, o które nam chodzi, jest patrzenie z zachwytem. Błogosławione dziewczyny, kobiety, które tańczyły z tatą. Które słyszały, moja córka najpiękniejsza, ty królewno moja. Chodź, zatańczymy z tatusią walca. Chodź tu, tatuś, ci uczeszę, kokardę ci, koński ogon ci zrobię. Ach, jaka śliczna jesteś. Tym się żyje. Proszę Państwa, przychodzą do mnie kobiety 40-letnie. I płaczą jak dziewczynki. Tato mnie nie kocha, do dziś mnie nie kocha. I nigdy mi tego nie powiedział. Już ma męża, a ciągle czeka, że tata to powie. Bo spojrzenie ojca jest spojrzeniem ojca tego naturalnego, ziemskiego,
jest jakimś przedłużeniem i skonkretyzowaniem tego spojrzenia boskiego, bez którego sobie nie damy rady. Ale jeszcze raz powtórzę, żeby to było jasne. Drogie Panie, jeśli nie chcesz się od faceta uzależnić i nie chcesz wpaść w stan wojny z mężczyznami, musisz odkryć spojrzenie Boga na siebie. Bóg się na mnie patrzy i ja jestem spokojna. I nie wpadnę w panikę ani na plus, ani na minus w relacji z mężczyznami. Pamiętam jedną z najpiękniejszych postaw, to mówiłem, ale z radością to przypomnę, ojca. Zaznajomiłem się z taką rodziną w Lublinie, kiedy byłem na studiach. Ten pan był na wózku, już całe ciało miał powyginane, że ręce tak, głowa przechylona, tak na wózku inwalidzkim był. I mieli z żoną chyba kilkoro dzieci, wielodzietna rodzina. I ja kiedyś przyszedłem, oni się wszyscy zebrali, dzieci, usiedliśmy tak razem przy herbacie i ta pani, jak to często mamy, mówią tak żartem oczywiście, no proszę księdza, ksiądz tu na tą Gosię nam coś nakrzyczy, ksiądz tu jej powie, bo ona jest niegrzeczna. I wtedy odezwał się tata. Nie, proszę księdza, na Gosię nie trzeba krzyczeć. Spojrzał w stronę Gosi, powiedział, Gosiu, prawda, my mamy swoje tajemnice, prawda? Ty mi coś obiecałaś, już będziesz grzeczna. Gosia powiedziała, tak. Niesamowite. Proszę Państwa, ja za nie mówiłem. Ojciec, który przy ludziach mówi, Gosia jest dobra, ona jest grzeczna, my mamy swoje tajemnice i Gosia już nie będzie sprawiała kłopotów, prawda? I Gosia się uśmiechnęła do tatusia. Oni mieli swoje tajemnice. On na nią patrzył z miłością. On na nią patrzył z miłością. Dla kobiety jest to ważne, jak patrzą na nią, jak patrzy na nich mężczyzn, jak patrzą na nią mężczyźni. To, co Państwu mówiłem, w południowych Włoszech i przechodząc ulicą jest nie taktem nie spojrzeć na kobiety. Jest to nie tak, niegrzeczność pewna. To daje życie. Proszę zwrócić uwagę, od czego zaczyna się historia na ziemi kobiety. Od okrzyku Adama. Ta jest wspaniała, ta jest piękna, ta jest genialna, drogie Panie. W tym zostałyście stworzone i za tym tęsknicie. Za okrzykiem zachwytu. A jak się zaczyna historia nowej Ewy, Maryi? Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona. Błogosławiona, piękna, śliczna. Od tego się zaczyna istnienie rodu. Od tego się zaczyna istnienie rodu. To daje życie. Jeśli tego nie ma, wpada się w skrajność. Co robić, żeby wejść w to spojrzenie Boga i uspokoić swoje życie? Bo można szału dostać. Kobiety nieraz mówią, przecież tak nienawidzę tych mężczyzn. A kiedy przyjdzie to, do czego robię wszystko, co chcą. Bo to jest skrajne, to jest szukanie rozpaczliwe i buntowanie się na samego siebie i znowu szukanie. Taka ćma, która wpada, parzy się, odskakuje, a potem leci znowu w kierunku tej samej lampy. Drogie Panie, to co powiedziałem o niebezpieczeństwie religii bez Chrystusa i bez Boga. 90% rozmów, może przesadziłem, może 70, ale dużo moich rozmów z kobietami to są rozmowy, jak odnowić związek z mężczyzną, jak zdobyć mężczyznę, jak nie stracić mężczyzny. Ja powinienem powiedzieć, milcz. Pogadamy o Bogu. Bo oszalejesz. Przysiędza, nie mam chłopaka, miałam chłopaka. Tamten do mnie dzwoni, ten już nie dzwoni, ten pisze, tamten się uśmiecha. Mąż mnie zdradza, mąż złożył pozew rozwodowy. Mąż, kochanek. A Bóg nie ma w tym Boga, ludzie kochani. I dlatego szalejemy. Bo nie ma w tym Boga i to trzeba lat pracy, żeby w końcu te chmury się rozeszły na naszym niebie duchowym i żebyśmy zobaczyli, że Bóg na nas patrzy z miłością. Że Bóg na nas patrzy z miłością. To uzależnienie, jeszcze wrócę do tego. Wiele dziewczynek, których rodzice się rozwiodły, wzięło winę na siebie. Byłam niegrzeczna i tatuś mnie zostawił. Nie szanowałam tatusia, sprawiałam mu przykrość i tatuś od nas odszedł i tatuś nas opuścił. I potem to poczucie winy często zostaje na lata. Córki biorą winę na siebie, a pan, no to jest oddzielna historia. Kobieta zostaje, nawet w jednej książce wyczytałem takie zdanie, kobieta pozostaje niewolnikiem cudzego spojrzenia i oby to był Bóg, bądź jej nigdy nie skrzywdzi. Natomiast każdy inny mężczyzna może skrzywdzić. Może skrzywdzić. Kiedy jest czas, żeby nauczyć mężczyznę tego patrzenia na siebie także z czystą miłością i odpowiedzialnością? Oczywiście do ślubu. To, co pan Jacek Pulikowski pisze w jednej książce. Tyle osiągniesz, co chłopaka do ślubu nauczysz. Pamiętajcie, drogie panie, facet patrzy na świat jak na rzeczy. My zostaliśmy stworzeni, kiedy nie było Ewy. Były same rzeczy. To jest nasz początek istnienia.
I facet na wszystko patrzy jak na rzeczy. Mówiłem wam o moim znajomym, który jak piliśmy kawę, a jego dziecko w drugim pokoju tam leżało i zasypiało, to od czasu do czasu mówił, idę sprawdzić, czy mu się podwozie nie zmoczyło. Mężczyzna analizuje jak rzecz. Kobieta jest specjalistką od relacji personalnych, osobowych. Jeśli twój chłopak nienauczony został głębokich relacji personalnych, to wiele nie zdziałasz, ale trochę można przed ślubem wprowadzić go w te relacje osobowe, tylko uważaj, nie pozwól mu się zrobić rzeczą. Niestety wiele dziewczyn pozwala chłopakowi być rzeczą. Wiadomo do czego. On tę rzecz bardzo szanuje. Rower smaruje towotem, ciebie będzie smarował najlepszymi kremami. Ale jesteś rzeczą tylko. Jeśli jest seks, jeszcze nie jest przygotowany do małżeństwa, bo jeszcze w to małżeństwo nie wszedł. Jesteś tylko rzeczą. Wiele kobiet jest rozczarowanych po ślubie. Dlaczego mężczyźnie się znudziłam? No przed ślubem całował po nogach, po rękach, po włosach, po powiekach, a teraz nie chce mu się wstać do mnie. Bo masz inne rzeczy, ciekawsze. Nie pozwól mu się zrobić rzeczą. Faceci są wzrokowcami, analitykami. W tym tygodniu widziałem się z panem Jackiem Pulikowskim, który powiedział mi anegdotę, oczywiście w temacie damsko-męskim, a skoro tak zaangażowany w życie kościoła człowiek to anegdotę mi powiedział, to pozwolę sobie ją powtórzyć. Właśnie jak panowie patrzą na kobiety? Otóż jest galeria handlowa i dwóch panów biega po galerii handlowej. Jeden spyta drugiego, co pan tak biega? Żona mi zginęła. No mi też. To może poszukamy razem. A jak pana żona wygląda? Wysoka, długie nogi, duży dekolt, blondynka, ostry makijaż. A pana jak wygląda? A nie, to może szukajmy pana. Jak coś się ładnie świeci i wygląda, to jemu się to bardziej podoba. I dlatego jeden z naszych polityków powiedział, idę do młodszej. No. Kocham swoje czwórkę dzieci, kocham, że wszystkim funduje traumatyczne przeżycie do końca, ale idę do nowego modelu. No. Jeszcze w święta to opowiedział. Otóż jeszcze raz powtórzę, po co jest antykoncepcja, żeby zamienić kobiety na rzeczy? Bo jak antykoncepcji nie ma, to można się w akcie seksualnym spotkać z moją córką albo synem. Prawda, panowie? Akt seksualny jest osobowy nie tylko, że mężczyzna współżyje z osobą, mężczyzna z kobietą osobą, tylko, że jeszcze tu jedna osoba może się pojawić nagle w środku ekstazy. Malutki brzdąc. Więc lepiej go można zatkać mu tam dziurkę, żeby nie wszedł. Antykoncepcją. I wtedy kobieta już jest rzeczą. Wiele bardziej ją urzeczowić można. Jeszcze raz to powtórzę, drogie panie, walczcie o to spojrzenie swoich chłopców i narzeczonych osobowe. A z czego pan chłopak nie zrobi rzeczy? Z tego, czego się nie da zrobić rzeczy. Z wszystkiego, co się da zrobić rzeczy. Mężczyźni Pana Boga na rzecz przerabiają. Analizują Pana Boga, rozrysowywują wykresy o Panu Bogu, modele Pana Boga. No wszystkiego się da zrobić Pana rzecz. Chyba, że nie pozwolisz, że ciągle będziesz osobą. A jak on ci czwarty raz powie, chodź do łóżka, to się rozpłacz. I powiedz, że cię serce boli. Jak już na to nie zareaguje, to powiedz mu w siną dal, kochasiu. Nie pozwól z siebie zrobić rzeczy. A jeszcze z czego chłopak nie zrobi rzeczy? Z osoby, za którą weźmie odpowiedzialność. Odpowiedzialność, bo do tego jesteśmy stworzeni. Do tego zostaliśmy stworzeni. Drogie panie, żebyście nigdy nie przeżyły tego odstawienia, że jesteś odstawiona jako rzecz wykorzystana, to przepraszam, ale same na to nie pozwalajcie. Ja nie bronię, bądź Boże, facetów, bo to jest całodzielna historia, to właśnie już na innych kazaniach omawiałem ich nieodpowiedzialność, dzieciństwo, brak ojca, brak formacji, inicjacji, ale powtórzę, mężczyzna nie zrobi z nikogo rzeczy, jeśli ten ktoś nie pozwoli się zrobić rzeczą. Nie pozwoli się zrobić rzeczą. Dlatego powiedz, chłopak od razu poczuje, że ty chcesz z nim walczyć i chcesz mieć nad nim dominację. Co, nie dasz się pocałować, nie dasz się rozebrać, nie będziemy się kochali, taka ważna jesteś, taka niezdobyta jesteś, to powiedz mu tak. Jak będziesz chory, będę przyjeżdżać i ci sprzątać mieszkanie. Teraz, przed ślubem, jako twoja dziewczyna. Jeśli będziesz na diecie, będę ci robić kanapki i przywozić na uczelnię. Będę. Będę ci prała spodnie, jak będziesz chory, będziesz miał trudną sytuację. Upiorę się spodnie i majtki ci upiorę. Żeby ci pokazać, że wcale nie chcę z tobą walczyć. Ale do łóżka z tobą nie pójdę. Nie pójdę. Bo to nie będzie osobowe. Bo to będzie rzeczowe. Bo osobowe będzie wtedy, kiedy powiesz, biorę za ciebie odpowiedzialność na całe życie. Stempluję ci, kochanie, gwarancję in blanco. Do końca życia. Masz moją gwarancję. I wtedy to się stanie osobowe. Wtedy uwierzę, że będzie szansa. Oczywiście też nie każde małżeństwo kończy się sukcesem.
że ta relacja będzie w pełni osobowa. I tego święty Paweł się bał. Nie poddajcie się w małżeństwach. Ani walce, ani uzależnieniu. Musimy się sami szanować, a gdzie jest źródło naszego szacunku? Bóg na mnie patrzy. Żebyście byli dziećmi, to powiedział, pomachajmy teraz do Pana Boga ręką. Żebyśmy to empirycznie, On naprawdę na nas patrzy. I jest zachwycony. Jaki Tyś jest śliczny mój synu, jaka Ty jesteś śliczna moja córka. Ktoś powie, ksiądz tylko mnie tak pociesza, ja tu właśnie stoję w kościele świętej Anny, jestem pełny w grzechach. Jak ja przychodziłem w błocie, to mama mówi, aleś się umorusał. I Bóg ci mówi to samo, aleś się umorusał. Prysznice czynno, ile się orientuje księża, są w konfesjonale. Ale jesteś piękny, tylkoś się umorusał. I Bóg jest tobą zachwycony nawet jak grzesznikiem. Pamiętajcie, im bardziej jesteś chory, tym bardziej Bóg z miłością na ciebie patrzy. W nocy będzie siedział przy tobie. Każdy oddech będzie twój liczył. I to niech będzie źródłem naszego pokoju. Amen. Do Chrystusa, pełnego potęgi i mocy Mesjasza, zanieśmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby chrześcijanie nigdy nie liczyli swoich szeregów, nigdy nie mierzyli siły struktury Kościoła, tej doczesnej, ziemskiej, ale zawsze pokładali ufność nie w liczbie, a w mocy Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich mężów, mężczyzn i ojców, by byli odpowiedzialni za swoje żony i córki, patrzyli na nie z miłością. Ciebie prosimy. Za tych młodych ludzi, którzy są związani z uczuciami życzliwości, zakochania, przyjaźni, by w tej chwili budowali w sobie relacje ludzkie, nie tylko leczyli sobą nawzajem swoje rany, ale wzrastali w odpowiedzialności za siebie i w prawdziwej miłości. Ciebie prosimy. Za wszystkich podróżujących, wracających z ferii zimowych, by szczęśliwie dotarli do domów. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, aby źródłem naszego pokoju było permanentne doświadczanie tego Bożego spojrzenia w głębi naszych serc. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, obroń nas przed złymi mocami. Spraw, abyśmy zawsze ufali Tobie i nie dali się uwieść kłamstwom demona, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.